Nikos, meetup jest? Gdzie jesteś? Gdzie twój ogon mały? Gdzie są twoje cztery łapy? Gdzie zostawiasz swoje ślady? Gdy idziesz do sklepu, czy kupujesz coś zdrowego? Czy masz listę zakupów? Czy na bieżąco myślisz sobie, o, na to mam ochotę, więc to wkładam do koszyka? Potem idziesz do kasy, a w koszyku same rarytasy. Panie, jakbyśmy się kiedyś razem umówili na zakupy, bym ci pokazał, co ja do jedzenia lubię kupić. Bym mówił na przykład, o, ja to lubię sobie zjeść takie coś, więc składam do koszyka to. A ty byś mówił, a ja takie coś lubię zjeść, więc składam do koszyka też. Potem poszlibyśmy do kasy, a w koszyku byśmy mieli same rarytasy. Hej, ty psie z kosmosu, gdzie ty jesteś? Na jakiej planecie? Blisko czy daleko ode mnie? Ja wolałbym, żeby blisko, bo bym chciał cię zobaczyć. Ale pani na ulicy coś pierdoli, że paranormalne to nie. Nic dziwnego tu nie dzieje się, nie spierdala. Nie spierdala każdy. Nie spierdala ktoś jak mówi, że nie mogę marzyć i że coś takiego się nie może zdarzyć. Że przylezi taki pies z kosmosu i ma cztery łapy i ma ogon i ma pysk, co się śmieje i jest moim przyjacielem. Z innej planety, z bardzo daleka, myślę o tobie często, pies kosmita. Hej, ty psie z kosmosu, gdzie ty jesteś? Na jakiej planecie? Blisko czy daleko ode mnie? Ja wolałbym, żeby blisko, bo bym chciał cię zobaczyć. Ale pani na ulicy coś pierdoli, że paranormalne to nie. Nic dziwnego tu nie dzieje się, nie spierdala. Spierdalaj! Jak nie pozwalasz mi marzyć? Ja chcę puścić wodę fantazji. Ja na przykład lubię czasem sobie tak pomyśleć o tym, że to jest fajne, że takie rzeczy dzieją się. Co i jak wytłumaczysz je? Jak na przykład, że pada grad w lutym, a na niebie nie ma żadnej chmury.